fun and game. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku z... A i to do mnie przyszło, widzowie, spokojnie. Witamy w dzisiejszym odcinku z Mountain Blade, Ogniem i Mieczem. Gra jest stara, to na pewno, ale wciąż ma dużo osób, które lubi ją oglądać. Więc postanowiłem, że ją nagram. Myślę, że wam się nagrywa wszystko, bo się nawkurzałem, bo próbowałem nagrać projekt Zombit i nie wyszło. Czy jak włączałem, to się po prostu gra wyłączała. Więc no, postanowiłem, że nagram to. Wiem, że nikt tego pewnie nie obejrzy, ale chociaż ja będę się przy tym dobrze chociaż mógł pobawić. Znaczy pobawić, no, pograć sobie też przy tym. Więc to przy okazji, mam po polsku tą grę, sobie ją niedawno kupiłem, dzięki za pomoc, dobra. I teraz musimy oczywiście zniszczyć, jeżeli ktoś nie zna, to może sobie nawet ją kupić, nawet nie żałuję, że na nią wydałem tyle, znaczy tyle pieniędzy, no pieniądze, bo aha. Okej, poczekajcie widzowie, widzimy się jak coś się stanie, bo muszę to zniszczyć, więc poczekajcie. Ja ciekawie w ogóle co by się stało, jeżeli ja bym zginął, ale to mnie zbytnio jeszcze nie obchodzi. Sobie innym razem sprawdzę. Ale sobie tutaj trzeba ich pokonać. Więc ja mu pomogę, temu w niebieskim. On ma jakieś, nie wiem, jakieś imię. O! Jakieś imię, na pewno ma jakieś imię. Kurczę. O, został pokonany, więc teraz tutaj oczywiście rozmowa. Dobra, dobra. Dobra, tutaj ten. Gdzie mogę znaleźć? Nie obchodzi mnie to, dobra. I tu mam Smoleńsk, ale pierw idziemy do Zamosze. Żeby dowiedzieć się, że ochotników nie przyjmują. A tak naprawdę, widzowie, to przychodzimy tutaj, aby porozmawiać ze starcem, ale pierwszym poszedł do jakiejś wioski. W ogóle zobaczcie, widzicie, wioski teraz inne są. Żeby pozbierać po prostu jakichś ludzi chcę teraz, żeby mieć naszykowanych, więc za chwilę się widzimy. Dobrze widzowie, już jestem, zatrudniliśmy 9 najemników, tych 2 wieśniaków sobie wziąłem, byliśmy w Smoleńsku. Teraz idziemy do Zamorza, żeby porozmawiać z tym właśnie starcem, tak? A jesteśmy w ogóle w Polsce, bo tak, tu jest Księstwo Moskiewskie, tutaj Wojsko Zapomorskie, tutaj Szwecja. W ogóle wiecie, co jest dziwne? Że patrzcie tutaj, ja właśnie zauważyłem, bo to też w sumie związane jest niedaleko, ale patrzcie, Ostrowiec. Tutaj jest, co nie? A tutaj jest Wilno. Do... Jak to niby ma być? Jak to tak blisko? Jakbyście zobaczyli na mapie, to tak to nie wygląda. Więc bardzo ciekawy mieli zarys mapy. To mogli chociaż dalej to zrobić, widzowie. Ale dobra, no to może tak być, jeżeli tak chcą. Dobrze, porównajmy ze Stars Rystą. Powiedz mi, co tam... Dobrze, i tutaj musimy załatwić, że rozbójników zabijamy. Zlikwiduj rozbójników, ich jest 7, nas jest 12, więc super nawet. Nawet więcej niż przedtem, jak zawsze robiłem. Więc teraz musimy ich pokonać. Więc tak. I stąd, żeby strzelać. Dobra, strzelać bez rozkazu i wal. A nie, i atakować. Dobra widzowie, biegniemy. A, został w głowę ciechnięty, ale żyje. Za co? On mówił po polsku czy po jakiemu? On mówi po polsku! A ja tego nie słyszałem.
Widzicie, nawet dużo rzeczy ciekawych można się dowiedzieć podczas nagrywania gry, którą się w sumie już grało. Więc ciekawie. On nie wiedział, że mówi po polsku. Myślałem, że mówi po angielsku. Ale jednak tłumaczenie coś dało. Trzeba mu dostarczyć, tylko chyba, bo ja miałem najemników najczęściej i dlatego chyba nie rozumiałem, bo oni nic nie gadają takiego. Przedstawienie 10 porozmawiać ze starcem. Pokonaliśmy tych rozbójników, dziękuję ci za olej i inne towary, kurczę. Nas stać. Więc idziemy teraz do Słuck. Do Słucka idziemy. Więc widzimy się, kiedy dojdę tam. Dzień dobry widzowie, już jestem. Jak widzicie, oprócz mnie i tych dwóch właśnie kosnierów, mamy jeszcze tych najemników. Widzicie, ich mamy 18. Mamy jeszcze strzelców na koniach i piechotę. Ci na koniach niezbyt mi się podobają, ale okej. Postanawiam zrobić piękną misję, pomóc Polsce w zniszczeniu Szwecji. Bo jak pewnie wiecie z historii, było takie coś jak potop szwedzki, więc spróbuję mu zapobiec. W sumie są w Królewcu, więc... Czyli chyba coś się im udało. Więc za chwilę się widzimy, kiedy będę właśnie podczas bitwy pewnej. Dobrze widzowie, już jestem, walczymy z oddziałem jakichś tam Szwedów, strzelać bez rozkazu i atakować. Zabili już jednego, co się... Co tutaj, o? Kurczę, nie trafiłem. Trzeba pikinierów, bo pikinierzy są bardzo mocni na konie, jakby ktoś nie wiedział. To właśnie pikinier był najmocniejszy na piechotę. Coś z tego wiem, bo gram w różne gry strategiczne, takie jak Total War. I też wiem, że no, pikinierzy mogą zrobić dużo problemów. Walcząc z konnicą, wręcz niezbyt. Pokonaliśmy? A nie, jeszcze konno. Jeżdżą. Kurczę. Dawać! Łapać go! Poczekajcie. Nic nie powiecie? Chyba nic nie powiedzą. Zginęło nam 7 osób. Może... Dobrze. Ojeju, zacięła się muzyka na chwilę. Dobra. W ogóle patrzcie, ojeju. Chyba się zacięła. Patrzcie, mamy polskich najemników. I tutaj patrzcie, jak się ulepszyli. Patrzcie, mają teraz brodę. Ci zgolili brodę, widzicie? I mają wąsa. Opłacało się. Prędkość bym chciał lepszą, bo chciałbym szarżować na nich. Więc tak, mamy teraz z nimi wojnę. Ich wezmę na pikinierów. Dobry. Ostrołęka. Wiecie co, widzowie? Ja idę, my się zaraz zobaczymy. Poczekajcie chwilę. Dobrze, widzowie, jestem teraz w karczmie. Właśnie przyszłem tutaj do pośrednika. Dobrze, zaraz. Nie. Czekajcie. Dobrze, ile by... Dobrze, mało nam da, ale okej. Dobra. Podróżnik, najemnik, lekka kawaleria. Dobrze, może być jakaś lekka. Więc teraz idziemy na... Tutaj poszukać jakichś ludzi, więc widzimy się za chwilę. Oj, dobrze widzowie, słuchajcie, jestem już. Udało mi się, w sumie nie wiem co.
udało mi się uciec, ale okradli mnie ze wszystkiego. Nawet z konia. Więc super widzowie, zaczynamy od początku. To idziemy do jakiegoś pobliskiego Windowa. Windowa, idziemy szybko, uciekamy. W ogóle do mnie piszą, spokojnie widzowie, ale... Dobra widzowie, jestem. Po długim czasie musimy się bronić, kurczę, bo nas chcą zaatakować. Ja się kamień! Tak! Dobra, za mną. A tak, kurczę. A nie mamy broni niestety, widzowie, więc nie możemy strzelać, ale... Tak! Jeżeli nie będą mieć pistoletów, a chyba nie mają, to możemy to przetrwać jakoś. O, nie mają! A nie mają łuki! O kurcze! O kurcze, tego się nie spodziewałem. Dobrze, widzowie, bronimy się. Ostrzał! Bal! Zginął! Chronimy się. Dobra. Chronić się. Kurczę. Dobra, widzowie, jest. Jest. Ała. Ała, dobra. Jest! Nie! Kurczę. Ajaj, zginę. Nie przetrwam tu. Kurczę, okrążyli mnie. Nie da się obronić. Ała. Kurczę. Bronimy się. Biegniemy z mieczem. Dobra. Przetrwać. Wsiąść na konia i możemy... Ojeju, ojeju, na głowę dostałem. Dobrze. To wiecie co, widzowie? Znowu zostałem uwięziony. Wiecie co? Super odcinek, w którym zostałem wszędzie uwięziony. Wiecie co? Kończymy na tym, że uciekliśmy. Kończymy na tym, widzowie, więc żegnam się z wami. Dobra widzowie, to ja już kończę w dzisiejszym odcinku, ja się z wami żegnam. Tutaj jest mój kanał, po której mam szablę, a po tej co teraz walę, to macie teraz tak. Tu macie mój kanał, tu macie mój poprzedni odcinek, a to odcinek preferowany na górze. Ja się z wami żegnam.